Też tak macie, że jak realizujecie swoje długofalowe plany, one w końcu dochodzą do skutku, to obezwładnia was taki paraliż? To ja właśnie tak mam. Dzień dobry Państwu, tu Idris i przychodzę z filmem pogadankowym. Nie wyglądam ładnie, nie wyglądam dobrze, ale stwierdziłam, że potrzebuję przyjść do was w takim stanie naturalnym, bez makijażu, bo mój wygląd nie definiuje tego, kim jestem. Skórę mam w dość trudnej kondycji. Ja wiem, że ten kadr jest krzywy, ale skórę mam w trudnej kondycji, dlatego że po wyjściu do Polski nie mogę dojść do siebie. To jest już zaleczone, bo było 4 razy gorzej. I jestem w momencie realizacji swoich planów, takich powiedzmy długoterminowych, i jak już to dochodzi do skutku, to jestem trochę sparaliżowana i zaczynam odczuwać trochę lęk i przemyśleń. Mało siedzę w mediach, mało siedzę w internecie, dużo chodzę na spacery, dużo medytuję, dużo czytam i dużo myślę. I jest kilka rzeczy, o których chciałabym wam opowiedzieć. Ja tutaj, wiecie, co nagrywam, to za pomocą gimbala, którego kupiłam i mało używam, a nie lubię, jak coś kupię i leży nieużywane, dlatego stwierdziłam, że go użyję dzisiaj. Pierwszym takim moim spostrzeżeniem, no bo wiecie, ja sobie robię śmieszki, chychyszki na TikToku, sense of humor, ja nagrywam takie śmieszne filmiki i tam pojawiają się różne komentarze i chciałabym o tych komentarzach dzisiaj z wami porozmawiać. Często zadają mi ludzie pytania, od jakiego wieku można zajmować się witchcraftem, od jakiego wieku można w ogóle zajmować się magią. I to jest tak trudne pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć, bo tutaj nie ma wieku ograniczonego. Jak gdyby rozmawiałam z ludźmi, którzy praktykują Wicca i oni mieli różne zdania. Faktycznie wiek przyjęcia to 18 lat, niektórych kowalach 21, ale tak sobie myślę, że to jest jakaś granica wieku, ale nie u każdego te 18 lat będzie ok. Są przypadki, gdzie wiecie, ktoś zacznie zajmować się sztuką magiczną w wieku lat 9 i to będzie super. A dla niektórego, wiecie, w wieku 25 lat to będzie za wcześnie. Ja uważam, że wiek 16-17 lat to jest moment, w którym można zacząć zgłębiać serio to rzemiosło, ale mówię o realnym rzemiośle, bo i nie chcę nikogo urazić, ale muszę to powiedzieć. Witchcraft to nie jest palenie kadzideł, zbieranie kamieni i picie herbaty. To jest jakieś rzemiosło, a picie herbaty i zbieranie kamieni tym nie jest. To może być fajne hobby, dodatek do życia, ale proszę, nie nazywajmy tak tego. Dlatego ja zawsze mówię, że tak 16-17 lat to taki wiek optymalny, żeby zacząć zgłębiać tę wiedzę. A w ogóle to tak 18-19 to jest super, najlepszy wiek. Dlatego, że jest się już pełnoletnim i rodzice nie mogą ci za dużo powiedzieć. A z drugiej strony, no, zna się dobrze angielski i jeżeli chce się to robić, to trzeba mówić po angielsku, a przynajmniej powinno się, żeby bez problemu sięgnąć po jakieś lepsze tytuły. I tak sobie stwierdziłam, że to powiem, bo bardzo dużo jest takich pytań. I ja mam takie zdanie, to jest moje zdanie i wy się możecie z nim totalnie nie zgadzać, ale jestem chętna, żeby poczytać wasze opinie w komentarzu, bo ja uważam, że nie należy sobie odbierać dzieciństwa. I ja w wieku 13 lat czytałam Ani z Zielonego Wzgórza, czytałam Zmierzch, Dom Nocy, oglądałam Pamiętniki Wampirów, oglądałam Naruto w wieku 13 lat, oglądałam anime, ja się nazywam otaku, w wieku 13 lat biłam kijem po krzywy jeszcze. A z moim kolegą braliśmy mapę miasta i pisaliśmy, gdzie, w jakim regionie jest jaka wioska i w ogóle, że my jesteśmy członkami Akatsuki i wiecie, no robimy rzeczy, więc bardzo miło wspominam ten czas i proszę, nie odbierajcie sobie dzieciństwa, bo na to przyjdzie jeszcze czas. I też
no, dla mnie 13-letni człowiek to dziecko i nie odbierajcie sobie dzieciństwa, to po pierwsze, mówię to znowu, ale nie ma się tej dojrzałości, którą potrzeba do sztuki magicznej. Nie ma najczęściej się tej stabilnej psychiki, a dla mnie to jest warunek, aby się tym zajmować. Ale mówię, to jest moje zdanie, żeby nie było. Piesek pomarańczowy, jest piękny zachód słońca. Mój balkon kwitnie, chociaż ostatnio walczę z ptakami, które mi ten balkon niszczą. Ale walka jest dobra i zawzięta. Kupiłam takie sztuczne kruki. I one naprawdę bardzo pomagają. Tak mi ten temat chodził po głowie. Jakąś taką ulgę czuję, że to powiedziałam. Nie uważam, żeby 13-latki czytające Gemmę czy Boyer były dobrym pomysłem. Albo jakieś inne rzeczy. Więc tak z rozwagą. Naprawdę proszę o z rozwagą i o pomyślunek, bo to są naprawdę takie rzeczy, z którymi nie ma żartów. Magia jest przedstawiana jako taki pluszak bardzo często w mediach. A tak nie jest. I mam wrażenie, że coś, co teraz wiemy współczesnym czarostwem, zrobiło z magii takiego pluszowego misia, gdzie magia musi pasować każdemu, każdy się do niej nadaje, każdy może to robić. Jak gdyby nie, tak nie jest. Nie każdy może się tym zajmować, nie każdy wytrwa, nie każdy, wiecie, będzie chciał przeczytać tyle książek, ile powinno się przeczytać, nie każdy będzie chciał grzebać w źródłach, więc to nie jest tak, że to jest dla każdego i każdy może się tym zająć. Nie każdy ma tyle samo zapału, wiecie, sobie, żeby poświęcić jakąś część swojego życia na takie rzemiosło. Jestem na takim, no, realnym gdzieś tam rozdrożu, bo uważam, że fajnie, że to jest bardziej dostępne, ale trochę mnie martwi niektóre rzeczy, które są tak ujęte aż w taki aspekt popkulturowy, jeżeli chodzi o magię. No nie jest tak, że to jest takie łatwe, takie przyjemne i że to jest dla każdego. I też chciałabym, żebyście mieli tego świadomość i że wiele osób na przykład oszalało od magii i to się skończyło dla nich źle. Więc chciałabym, żebyście takie coś mieli też na uwadze. I to nie jest tak, że ja was straszę. Tylko naprawdę, jeżeli macie 13 czy 14 lat, zajmijcie się, nie wiem, szkołą, robieniem scrapbookingu, językiem angielskim, jeżeli chcecie naprawdę. Nie wiem, poczytajcie sobie książki, jakąś bestsellerkę, na którą macie ochotę i biegajcie i wchodźcie na drzewa i łamcie sobie kończyny, póki nie musicie chodzić na L4. Więc ja nie chcę wam tego odbierać, w sensie nie powstrzymam was, nie zabronię, nie będę was biła po łapach, ale chcę tak do was dotrzeć i zanim napiszecie z caps locka: o mój Boże, jesteś starą pindą, przemyślcie moje słowa. Bo ja zaczęłam to w młodym wieku, miałam 16 lat i uważam, że to trochę było dla mnie za szybko. Trochę mimo wszystko było dla mnie za szybko i mogłam trochę później, ale niczego nie żałuję, bo dzięki temu jestem w miejscu, w którym jestem, ale nie każda osoba ma tak jak ja, że jak już mówiłam, i mam jakąś wewnętrzną transformację. Ostatnio chodzę tylko w domowych ciuchach, bez makijażu, boso po prostu, szumię jak drzewa i rzeczy materialne, a może nie rzeczy materialne, a w ogóle życie ludzkie przestaje mieć dla mnie taki, oje, to jak ja powiem, że życie straciło sens, to wy wyślecie mój profil jakiemuś dobremu specjaliście, ale czuję się jakaś taka odklejona. I może dlatego, że tak te nauki druidyczne do mnie trafiły, że jedna strona, jedna noga i ręka są w tym świecie mistyki cały czas, a z drugiej strony ta druga ręka i noga są w życiu codziennym, ponieważ nie rozdzielamy życia codziennego od tej mistyki, od tej mystyki i od tej świętości, tego wszystkiego. I o, tak na mnie wpływa, no bo wiecie, wiele osób, wielu magów, i tak naprawdę tak się powinno robić, rozdzielać, wiele osób
tak naprawdę rozdzielamy strefę sakrum od profanum, a tu jesteś w tym naraz, jak gdyby w dwóch połowach, czuję to rozdzielenie ciała i jakoś naprawdę ogromnie to na mnie wpływa. No tak jakoś naprawdę czuję takie zmiany wewnętrzne i zastanawiam się, jak będzie na przykład pod koniec tego roku. A pod koniec tego roku też dowiecie się, z czym startuję. Tak bardzo chciałabym wam powiedzieć, ale tak bardzo nie mogę, bo tak bardzo się boję, że zapeszę, że już zapeszam tym mówieniem, że robię jakiś projekt. Ale to jest rzecz, o której ja marzyłam od wielu lat. To będzie mokry sen osób, które kochają vintage i cottagecore. Znalazłam takie super miejsce w takim lesie, lasku, bo to nie jest las, to jest lasek koło mnie. I to jest dąb. Święte drzewo i powiem wam, że no ten dąb jest super. Poznaliśmy się dzisiaj. Czuję się jak wariatka, ale wiem, że wy mnie rozumiecie. I naprawdę życzę sobie więcej życiowej transformacji. Chciałam wam pokazać moje kwiaty na balkonie. Muszę umyć okna w ogóle. Ostatnio miałam taki trochę dziwny wypadek. To znaczy robiłam rzeczy. Wiem, że to okno jest strasznie brudne. Robiłam rzeczy. I robiłam rzeczy, mówię, wyjdę sobie na balkon zaczerpnąć świeżego powietrza. I tak wiecie, rozglądam się w lewo, w prawo, bo tam na ziemi trzymam kwiatki. I patrzę, widzę nogi. Ptasie nogi. Ja zerkam, a tam leży martwy gołąb. I ja się nie boję martwych zwierząt, nie boję się robaków ani takich rzeczy, ale zaczęłam krzyczeć. Wronka do mnie dzwoni. Zapomniałam, o czym mówiłam, bo rozmawiałam z przyjaciółmi bardzo długo przez telefon, bo nagle wszyscy stwierdzili, że muszą w tym momencie ze mną porozmawiać, ale to wspaniałe i budujące. Zostawiam was z tą myślą. To jest miesiąc transformacji, projektów, cudowności, dbania o siebie. Mam nadzieję, że twarz mi się zaleczy. Zmieniłam trochę pielęgnację i widzę progres. Także mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że super się bawicie, że macie świetne wakacje. Ja jestem też pochłonięta przygotowywaniem filmów o różnych fascynujących kobietach. Także wejdźcie na mojego Instagrama i do zobaczenia.